Witam wszystkich. Dziś zrobię chleb na zakwasie. Tutaj mam zakwas z mąki typ 750 żytniej, ale to za chwilę go będziemy dodawać. Najpierw zaczynamy od mąki i wody. Wymieszamy to wszystko. Wleję wodę 250 gram, nie mililitrów. Tutaj mam 300 gram mąki pszennej i 100 gram mąki żytniej, typ 750. I teraz wymieszam najpierw mąkę z samą wodą. Mąkę z wodą mam już wymieszane. Jest taka, że tak powiem, ciapalaga, ale to nic. Odstawimy to na pół godzinki. Będziemy działać dalej. I tam nastąpiła mała pomyłka. Do tej ilości mąki, do 400 gram mąki, której użyłem, dodaję 300 gram wody. Nie 250. Pomyliło mi się po prostu z innym przepisem. Ale wszystko będzie podane w przepisie, także... Dobra, teraz to odstawiam. Pół godziny minęło. Ciasto już tak się nie klei, jak kleiło się wcześniej. Teraz daję zakwas. No ale na początku dam sól, soli 8 gram na tą ilość. Tutaj mam już odmierzony zakwas, 100 gram zakwasu. Resztę zakwasu dokarmię, odczekam jakąś godzinę i do lodówki. A teraz musimy wyrobić nasze ciasto, połączyć zakwas z mąką i z wodą. Staramy się zawijać ciasto do środka. Mam już wszystko wyrobione. Ciasto ładnie połączyło się z zakwasem. Teraz przykryję. Przykryję, odstawię to na pół godziny, no do godzinki. I znowu będziemy wyrabiać. Minęło już około pół godziny. Zaczynamy wstęp, pierwsze mieszanie. Zasada jest jedna. Ręce moczymy w zimnej wodzie. Wtedy lepiej się to odkleja. I zawijamy ciasto do środka. Teraz znowu przykrywamy, odstawiamy i tą czynność powtarzamy 4-5-krotnie. Ciasto już odstało kilka godzin. Teraz przekładam na stolnicę. Ciasto jest rzadkie, ale czym rzadsze, tym chlebek wyjdzie smaczniejszy. Ciasto zagniatamy do środka. Teraz formujemy bochenek. Tutaj mam koszyczek. Położyłem ścierkę, posypałem mąką. Teraz wkładam ciasto i do lodówki na całą noc. No i jestem po dłuższym czasie. Chleb stał całą noc w lodówce. Znaczy może ciasto, nie chleb. Teraz odwracam. Ściągamy ściereczkę. I wkładam do naczynia żaroodpornego. Naczynia nie nagrzewam. Niech się to piecze wszystko teraz razem.
Teraz jeszcze sobie ponacinam, żeby nie pękał jak chcę, tylko jak my chcemy. I wkładam do piekarnika nastawionego na 230 stopni pod przykryciem. Później bez przykrycia. Po 20 minutach ściągnę przykrycie i później bez przykrycia. Też 20 minut. 20-25 minut. Zobaczymy, jak to będzie się piekło wszystko. Chlebek piek się 50 minut. Wyszedł mały, nieduży, no ale możemy podwoić, potroić składniki, jak kto uważa. Teraz rozkroimy. Oczywiście chleb musi wystygnąć. O, proszę zobaczyć. W środku fantastycznie wygląda. Także jeśli komuś się spodobał ten przepis, zachęcam do zrobienia i życzę smacznego.